O kurwa. Undertale w skrócie. Okej, więc tego co pamiętam, zresetowałem grę i znowu jestem na samym początku. Od czego by tu. Zobacz ze mnie, grubasie. Stokrotka. Ja ci kurwa dam stokrotkę. Żyję sobie spokojny na dole i nagle jakiś Azjata mi spada na głowę. A tak w ogóle to witam w podziemiach, w raju dla wszystkich mangozjebów. Dobra, koniec tego pierdolenia. Zabiję cię i tyle w temacie. Mały, słuchaj mnie, mam ważną misję zleconą przez ciebie samego. Co? Chodzi o twojego przyjaciela, który chce zawładnąć światem. Czy wiesz coś o tym? Wiem tylko tyle, że twój dealer nie sprzedaje byle czego. Ja mówię serio, jakiś przychlast w zielono-żółte paski i ten no. Czara. Co to za frajer? Sprawa jest poważna, chodź ze mną, wiem co. Cholera jasna. Co jest? Zostaw te biedne dziecko, fajfusie. Kobieto, czy ja ci coś kiedyś zrobiłem? Ała! Chodź ze mną. Mordo, spotkajmy się w zamku Asgora. Zabierz tą krowę ode mnie. Nie. 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 Czemu chcę stąd wyjść? Kobieto, ja muszę świat uratować. Dobrze, ale najpierw zjedz trochę ciasta. Czy ty jesteś jakaś głupia? Pozwolę ci wyjść, jeżeli ze mną zawalczysz. Siema, jestem Sans. Moja animacja jest na tyle zaawansowana. Tak, słyszałem to już. Musisz mi pomóc. Co? Wiem, kim jesteś. Wiem, gdzie mieszkasz. Wiem, że masz brata. Wiem wszystko, rozumiesz? Halo, policja. I wiem, że masz świadomość, że żyjesz w grze. Kim ty kurwa jesteś i czego chcesz? Musimy ratować świat przed jakimś ziomkiem. To brzmi tak głupio, że aż mi się spodobało. Wchodzę w to. Ej, Sans, co robisz? Nie twoja sprawa, fagasie. Gdzie on poszedł? I co mu się stało? Papyrus jest jak polski patostreamer. Jeżeli ktoś go obrazi, to idzie się wyżalić przed kamerą. Smutne i idiotyczne. Przestań, ty nie wiesz, co się działo, jak go dziewczyna rzuciła. Wyzywał ją? Lepiej, sprzedał jej lepiej na ryj. Ej, słyszałeś to? Co? Ciii, ktoś tu jest. What the hell is that? Stop, cicho bądź. To tylko mały piesek. O, pierdolony. Chyba cię polubi. Zabierz to gówno z mojego ryja. Człowieku, przygotuj się na śmierć. To chyba do ciebie. Mogę ją zabić? Nie. No to fajnie, przez twojego pacyfist rana będzie nam ciężko dojść do końca gry. Jakiego rana? No to co teraz robisz, pacyfist ran? Coś ci to mówi? Nie. No to słuchaj, większość gier przechodzi się na różne sposoby. W tej grze każdy sposób ma inne zakończenie. Najprostszym sposobem jest neutral run, gdzie zabijasz tylko niektórych. Jest też genocide run, gdzie zabijasz wszystkich bez wyjątków. Pacifist run, jeden z najtrudniejszych, gdzie wszyscy muszą przeżyć. Czy są jeszcze jakieś rany, które nie mają sensu? Tak. Dobra, a my teraz robimy pacifist runa, tego trudniejszego. Spędzimy tu trochę więcej czasu. Wiesz co, ja chyba zostanę neutralny. Nie, musimy uratować świat. Chodź za mną. Po kilku godzinach. Wolę to przewinąć, bo to jest tak nudne, jak nowe seriale bazowane na trudnych sprawach z TVN. A więc, decydująca walka. Nie, zostaw go, okej. Jeszcze tej krowy tu zabrakło. Haha, znalazłam cię. No super, ktoś jeszcze chce tu przyjść? Hej, ja tak sobie przechodziłam. Zajebiście. Ej, Sans, wreszcie jesteś. Wyzywam cię na walkę MMA. Czy no nie wiem. Wiecie co? Są tu wszyscy, ale tego, kogo najbardziej potrzebuję, nie ma. Gdzie jest Flowey? Cześć człowieku. Ze sklejonymi oczami czymś na wzór twojej matki. Więc jaki jest twój plan na wyeliminowanie Czary? Czary, nie Czary. A plan polega na zabiciu ciebie. Co? Czara jest w tobie. To ona zachęca cię do zabijania. Najlepszym sposobem będzie zabicie ciebie. A twoja dusza pomoże nam otworzyć barierę, która trzyma nas w podziemiu. Dwa w jednym. Ty suko. Cóż, czasami nie warto pomagać. Szykuj się na śmierć. Chyba śnisz. Zabierz to. Sakala, bibi, badala. Dzięki człowieku, dzięki tobie odkryłem, że nie warto krzywdzić innych. Jej, uratowałeś nas. Hurra, hurra. Dzięki tobie nasz cały świat został uratowany i już niczego nie musimy się obawiać. Dzięki. Co teraz zrobisz, człowieku, ze sklejonymi oczami czymś na wzór Super Glue?